Welcome back to the Man of Zdrój European Youth Team Chess Championship. We have a special guest in our studio, chief organizer of the tournament director, Agnieszka Fornal-Urban. Hello. So we have a few questions about the organization of the tournament. When has the preparation for the tournament started? Honestly speaking, I have been preparing for this event since I received the official information from the ECU. It was in October 2015. So almost 2 years I have been working to make this event in this format. Are you satisfied with the... Well, it's rather difficult to estimate my job myself, but of course, till now, I'm very satisfied. I see only people smile to me, don't complain about anything. So at the moment, I'm totally satisfied. All the guests we asked about the conditions here said everything is fine. We have very well, very very nice feedback for now. It's a very hard work, as you said. It's been 2 years to prepare such a huge tournament. What do you like in being an organizer? First of all, I think that each organizer must have passion, must love it, want to be for the others, don't think about himself. In my opinion, the most important thing is also the huge commitment, engagement, involvement in each event task you have to do. Maybe it will be funny, but I always prepare the list with a lot of numbers and tasks to do. And for this tournament, the list has 150 points tasks to do. So it's a lot of work to do. And if you think about the organization, you must know that. A lot of time you have to spend to be very well prepared and to have everything under control. Of course, I can say that I know everything about the organization, but if you are aware what you have to do just to make this event special for the participants, you probably will be succeeded. So as we decided, it's a very well prepared tournament. I have to ask you a question. What would be your advice to the other organizers? As I said before, first of all, focused on the participants, not on your own satisfaction, and I think that if you want to do to and give yourself to the others, it's the most important thing. Then probably the participants give you in return the same. So thank you for the English part. We need to switch to Polish for a while. Agnieszko, powiedz nam, dlaczego zdecydowałaś się w ogóle organizować te imprezy? Jak to się zaczęło, jak to się stało? Szczerze mówiąc, tak naprawdę w takiej luźnej rozmowie z trenerem Markiem Atlakiem stwierdziłam, no dlaczego nie, ale myślę, że głównym powodem, dla którego podjęłam się organizacji właśnie tej imprezy, jest fakt, że od kilku lat mam ogromną przyjemność pełnić funkcję dyrektora elitarnej szkoły mistrzostwa sportowego Młodzieżowej Akademii Szachowej, gdzie szkolimy młodych adeptów królewskiej gry. A po drugie, nigdy jeszcze w swojej karierze nie organizowałam imprezy wyłącznie dedykowanej dla młodych szachistów. I to były dwa takie główne powody, żeby zrobić coś fajnego w Polsce, zrobić coś fajnego dla młodych polskich szachistów. Z czego jesteś najbardziej zadowolona, obserwując rozwój tej imprezy? Nie ukrywam, że oczywiście moim głównym celem było przygotowanie się i zrealizowanie imprezy na najwyższym poziomie, jaki jestem w stanie zrobić. No jestem raczej osobą dosyć solidną i obowiązkową, w związku z tym na pewno przykładam do każdego działania bardzo dużo energii i skrupulatności, ale nie ukrywam, że taką ogromną satysfakcję na pewno sprawia mi, jeżeli za sukcesem organizacyjnym idzie sukces sportowy. W związku z tym na pewno takim koronowaniem dobrze zorganizowanej imprezy jest przede wszystkim medal polskiej reprezentacji. Dlatego mocno trzymam tutaj kciuki za wszystkie reprezentacje, aby świetnie wypadły w tych rozgrywkach. Turniej zbliża się powoli do końca. Tak jak powiedziałaś, przygotowania trwały 2 lata. Na pewno kosztowało cię to mnóstwo energii.
czy czujesz już powoli, no oczywiście jesteś bardzo zadowolona z tej imprezy, ale czy czujesz pewnego rodzaju ulgę, że impreza dobiega do końca? Jak rozkładasz siły na przebieg tego turnieju? No ze mną właśnie tak dziwnie jest, że pomimo, że cały czas się czeka, że kolejny dzień za nami i fajnie, że przeszedł dobrze, że nie było żadnych problemów, to myślę, że po turnieju z kolei jest mi bardzo żal, że się ten turniej skończył. Zawsze mam takie dziwne uczucie, może dla oglądających nas w tej chwili nie osób wyda się to dziwne, ale rzeczywiście jestem bardzo skoncentrowana w czasie imprezy, dlatego że zdaję sobie z tego sprawę, że każdy dzień może przynieść coś nowego i każdego dnia można popełnić naprawdę błędy, które mogą zaważyć o finalnej ocenie turnieju, pomimo tego, że tak jak Bartku wspomniałeś, poświęca się na to czasami nawet 2 lata. W związku z tym no, czekam oczywiście na jutrzejszy dzień, który jest, można powiedzieć, jednym z najtrudniejszych dni dla organizatora. Tak jak takich dni oceniam, że jest 3-4 w ciągu każdego turnieju, to są przede wszystkim właśnie przyjazdy, wyjazdy oraz dzień otwarcia konferencji prasowej i dzień właśnie zamknięcia. Także jutro czeka nas oczywiście piękna gala, aczkolwiek no, dla mnie to będzie duże obciążenie, można powiedzieć, nie, no, stresujące i może trochę pochłonie mojej energii. Oczywiście do końca zostały jeszcze prawie 2 dni, ale myślę, że możemy już w tym momencie pogratulować Ci wspaniale zorganizowanej imprezy. Bardzo dziękujemy Ci za wizytę w naszym studio, no i życzymy, żeby te ostatnie 2 dni przebiegły pomyślnie. Ja chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że owszem, jest to mój duży może wkład w organizację tej imprezy, ale bez pomocy wielu osób, a szczególnie też kolegów ze środowiska szachowego, czyli Bartku i Twojego, i Marcina, i Łukasza, i Przemka, i dziewczyn, no naprawdę byłoby mi ciężej. Natomiast na pewno czuję się bezpieczna w takim otoczeniu, że wiem, że mogę liczyć na osoby, które również doskonale rozumieją, na czym polega organizacja dużych imprez szachowych. Także ogromnie dziękuję za wsparcie. No i oczywiście proszę kibiców o trzymanie mocno kciuków za naszych reprezentantów, ale również za organizatorów, żeby wszystko poszło do końca dobrze. Myślę, że ten fakt, że jesteś zadowolona z pracy wszystkich osób wokół, zawdzięczamy temu, że po prostu świetnie koordynujesz pracę wszystkich tutaj ludzi, którzy często nawet nie znają siebie i nie znają zbyt dobrze środowiska. Także to wszystko na pewno zdecydowanie Twoja zasługa. Dziękujemy jeszcze raz za wizytę. Czy chciałabyś jeszcze coś na koniec dodać? No jeszcze chciałabym bardzo ogromnie podziękować wszystkim sponsorom i partnerom, którzy zdecydowali się wesprzeć mistrzostwa. Chcę dodać dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie śledzili od początku rozgrywek, że pobiliśmy wszystkie praktycznie możliwe rekordy, jeżeli w historii tych zawodów, bo jest rekord frekwencji i krajów, i drużyn. Jest to najsilniejszy turniej w historii tych rozgrywek, ale proszę Państwa, również myślę, że na dzień dzisiejszy mogę śmiało powiedzieć, że pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o liczbę zaangażowanych właśnie podmiotów, dlatego że no, ja nie liczyłam dokładnie, ale blisko 100 partnerów i sponsorów udzieliło nam wsparcia. Dzięki temu mistrzostwa mogą odbywać się w tak wspaniałej formule i dzięki temu możemy, jutro mam nadzieję, że na ceremonii zakończenia będziemy wręczać piękne nagrody dla zwycięzców. Do naszej transmisji. Zostańcie z nami.